Ogłoszenie parafialne księdza z Przegędzy obok Rybnika stało się najnowszym hitem internetu. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu co tam mogę, wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Takie instrukcje usłyszeli parafianie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Ksiądz Kazimierz Cichoń wyliczał po mszy świętej oczekiwany jadłospis, który mogą przygotować wierni w czasie kolędy. W internecie zrobiło się głośno. Wystąpienie wywołało śmiech, ale również ostrą krytykę. Mieszkańcy Przegędzy na nietypowe ogłoszenie duszpasterskie reagują różnie. Jest mi go już teraz szkoda, bo wszyscy na niego, ojejku, co to za ksiądza, on sobie po prostu tak powiedział. Niektórzy w Przegędzy z tym księdzem jeszcze nie zdążyli się lepiej poznać. Nie wiem, jak to teraz będzie, no. Bo to jest inny ksiądz tutaj. Podobno nowy. No, to już jest chyba trzeci. Mhm. Także jak tam było, to była inna sprawa, ale nie, żadnego poczęstunku nie było. Tak posiedział, porozmawiał tam, parę słów tak popytał. Czyli raczej skromnie tak? Skromnie, tak, to było wszystko. Inni mają bardzo stanowcze zdanie na ten temat. Nie powinien tak się wypowiadać, jak się wypowiadał. A czemu? Bo szkoda, bo jeszcze troszkę za mało powiedział. Bo miał powiedzieć jeszcze ta ofiara, gdzie dać. Czy do koperty, czy do kieszeni, czy ile dać, tego nie powiedział. Za mało powiedział. Każdy robi tak, jak uważa. Mhm. Powinien raczej się z tym wstrzymać, bo wie pan co, jeżeli przyjdą goście, to pan ugości, nie? No. A nie wiem, czemu on takie coś zrobił. Nie mam pojęcia. Ale to jego pierwszy raz chyba po kolędzie tu, prawda? Tak. Mhm. Bo było. To może początkujący jest. No możliwe. Księdza nie mieliśmy okazji zapytać o to, dlaczego tak bezpośrednio określił swoje oczekiwania. Jeśli chodzi o posiłki, to z chęcią zjem. Ale nie w każdym domu. Nie jestem w stanie w każdym domu coś zjeść. Wizyta duszpasterska, czyli popularna kolęda, nie powinna kojarzyć się z rzeczami przyziemnymi. Trudno mówić o jakichś takich konkretnych wytycznych. Gdy przychodzą goście, zwłaszcza z dobrym słowem, trudno siedzieć przy pustym stole. Dla większości osób gościnność to element naszej kultury i czasem trudno sprostać oczekiwaniom domowników. Niekoniecznie jest przejawem buty czy roszczeniowości ze strony duchownego, ale może być też próbą uniknięcia takiej niezręcznej z kolei sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i musi odmówić poczęstowania się posiłkiem, no bo już wcześniej został poczęstowany w dwóch poprzednich mieszkaniach na przykład. Zatem te treści, o których mówi ksiądz Cichoń parafianom, można było na pewno przekazać w innej formie. Ja też przyznaję, że nie jest to mój styl komunikowania się z wiernymi, ale nie podejrzewam księdza Cichonia o jakieś złe intencje. Dla wielu osób wypowiedź księdza z Przegędzy może być niezręczna, ale być może dla księdza niezręcznie jest też za każdym razem odmawiać. Są małe miejscowości i tradycja kolędy jest związana z tym, że było stosunkowo niewiele domów, więc można było więcej czasu poświęcić, bo bardzo często wiązało się to z jakimś rodzajem poczęstunku, a Ślązacy potrafią się prześcigać, jeżeli chodzi o wypieki na przykład. No i to potem jest delikatna bardzo sprawa, bo komu odmówić, komu nie odmówić i tak dalej. Więc ja jakby rozumiem ten odruch samoobronny. Nie odnajduję się w formie, natomiast odruch jest dla mnie zrozumiały. I tu nasuwa się wniosek, że niektórzy duszpasterze mogą pozazdrościć koledze z Przegędzy, bo skoro w ten sposób zwraca się do parafian, to pewnie są oni bardzo gościnni.